Tu Noc Muzycznych Pejzaży, wita Państwa Piotr Kosiński. Wiem, że mówię do Państwa głosem Tomka Beksińskiego, ale to naprawdę ja. Mój mózg znajduje się w głowie Tomka, a mózg Tomka w mojej. Obaj padliśmy ofiarą kolejnego eksperymentu doktora Frankensteina, który przebywał krótko w Polsce na zaproszenie Warner Bros. Poland. Ci, którzy byli w czwartek na premierze filmu Bardzo Dziki Zachód, widzieli rezultat jego operacji. Arek Pragłowski był Murzynem. A ja jeszcze przez jakiś czas muszę być Tomkiem Beksińskim. Ale dziś naprawdę ja mam dyżur w Trójce. Ja, czyli Piotr Kosiński. To naprawdę ja. Tomek będzie za tydzień, tak więc proszę nie wyłączać radioodbiorników. Na dobry początek utwór, który pochodzi z płyty, jaką pożyczyłem Tomkowi przed tygodniem i z tego co wiem, bardzo mu się spodobała. Anathema, One Last Goodbye. In my dream,
One Last Goodbye, ostatnie pożegnanie, jeden z najpiękniejszych utworów na wyjątkowo wspaniałej płycie grupy Anathema, Judgment. Proszę Państwa, teraz już na poważnie. Ja tylko zastępuję dzisiaj Piotra Kosińskiego przez chwilę, miejmy nadzieję niezbyt długą chwilę. Zadzwonił do mnie po godzinie 20 z dworca w Krakowie z informacją, że ekspres, którym wybiera się do Warszawy, jest spóźniony około 60 minut i opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Po 40 minutach zadzwonił, że opóźnienie uległo zmianie do 120 minut. Jak się sytuacja ma w tej chwili, jeszcze nie wiemy. Piotr ma się tutaj z nami skontaktować. Ja zresztą może spróbuję zadzwonić do niego za chwilę na komórkę i dowiem się, gdzie już jest. A póki co jestem tutaj z Państwem i mam nadzieję, że wspólnie doczekamy chwili, kiedy się pojawi i wtedy już pozostanie z Państwem do 4 rano. Płytę grupy Anathema rzeczywiście pożyczył mi przed tygodniem, bo byłem tutaj w studiu u niego zupełnie nieoficjalnie i kiedy puścił utwór Anyone, Anywhere, to pomyślałem, że coś dziwnego się ze mną dzieje. I Piotr powiedział, że to nad wyraz piękna płyta i rzeczywiście będzie mi się ciężko z nią rozstać. Muszę ją w ciągu tego najbliższego tygodnia zakupić, żeby móc również z Państwem jej słuchać, na przykład za tydzień, kiedy się już spotkamy jak najbardziej oficjalnie i prawidłowo, zgodnie z rozkładem. Grupa Anathema jeszcze przez kilkanaście minut. Płyta Judgment, pierwsze cztery utwory. Deep, Pitiless, Forgotten Hopes i Destiny is Dead. We'll be right back.
Zespół Anathema z płyty Judgment. Płyta, która mnie przynajmniej zaskoczyła bardzo i sprawiła mi niesamowitą niespodziankę. To jest wspaniałe, że wciąż jeszcze czasem coś może nas zaskoczyć. Że jakiś zespół, który zaczynał jako grupa metalowa, używająca wiertarek do kruszenia murów zamiast instrumentów muzycznych, nagle zaczyna grać, nagle zaczyna robić muzykę, piękną, nastrojową, wzruszającą muzykę. Tak samo czekam z niecierpliwością na nową płytę grupy Type O Negative, czekam też na nową płytę grupy Tiamat. Mam nadzieję, że będzie równie piękna jak ostatnia. Grupa Anathema, płyta Judgment, jeszcze do tej płyty dzisiaj wrócimy. Ja teraz tylko przypominam tym z Państwa, którzy się troszkę spóźnili, że jestem tutaj w krótkim zastępstwie za Piotra Kosińskiego, który jedzie z Krakowa. Piotr padł dzisiaj ofiarą niesubordynacji polskich kolei państwowych. Skontaktowałem się z nim przed chwilą przez telefon. Jest w trasie. Obiecali mu w pociągu przynajmniej, szanowni panowie w mundurach, że o godzinie 1:10 pociąg dotrze do Warszawy Centralnej. O godzinie 1:15 ma tam czekać samochód i o godzinie 1:20-25 Piotr powinien już być tutaj. No, jeśli to się tak wszystko uda, jak jest zaplanowane oczywiście, to około godziny 1:30, około w pół do drugiej będą go już Państwo tutaj mieli. Do tej chwili muszą Państwo jakoś wytrzymać ze mną, ale mam cichą nadzieję, że muzyka, którą przyniosłem, nie będzie taką przykrą zmianą klimatów. Sądzę, że Piotrowi ta płyta bardzo by się podobała. Ja już chciałem się podzielić nią z Państwem od dłuższego czasu, jako że odkryłem ją kilka miesięcy temu na półce u mojego ojca. To jest zaskakująca sprawa. Ojciec otrzymał tę płytę od jakiejś sympatycznej Kanadyjki. Zespół nazywa się Cirque du Soleil, czyli krąg słoneczny albo amfiteatr słońca. Jeśli wierzyć zawartej na okładce informacji, to jest już któraś z rzędu płyta tej grupy. Ta nazywa się Mr. Life albo Mystère Life. Ja nie wiem dokładnie, jak to wymawiać, bo to jest właściwie francuski, kanadyjski zespół, który jednak tworzy muzykę utrzymaną w klimacie nagrań Loriny McKinnitt, Lizzy Gerard. Coś w tym stylu, co Piotr bardzo lubi, co wiem, że Państwo też bardzo lubią i co ja również bardzo lubię. Ta płyta naprawdę mi się spodobała i chciałbym Państwu zaproponować z niej dłuższy fragment, taki 20-parominutowy.
Zanim do tej muzyki przejdziemy, chciałbym powiedzieć Państwu, że telefon 645 22 33 w Warszawie jest czynny. Mogą Państwo dzwonić. Wiem, że Piotr przyjmuje telefony przez cały swój tutaj nocny dyżur w programie trzecim, więc ponieważ w tej chwili będzie więcej muzyki, ja mogę również z Państwem porozmawiać, jeśli oczywiście chcą Państwo ze mną dzisiaj rozmawiać. Za moment 645-2233, a teraz Cirque du Soleil i po kolei Uwertura, Misza, Egipt, Rondo Double Face i mój ukochany fragment tej płyty, utwór Ulisse. Nie wiem, czy tu chodzi o Ulissesa, czy o coś innego. To tytuły są dosyć zagadkowe, ale mam nadzieję, że Państwu się ta płyta naprawdę spodoba. Płyta została zarejestrowana na żywo w Las Vegas. A więc przed Państwem Cirque du Soleil z płyty Mystery.
Krzysztof. Irazaki i Walozu i Waluszkali z Szansu. Musikila i Walozu Al-Khaim Kolozu i Walukoli Szansu. I zaiko mojile Alaika i Eskale i Szakami i Zajszu Walikali Zaj. Kaleshin Kaiza, Voli Kaiza,
grupa Cirque du Soleil. Otrzymałem telefon z Toronto, od słuchacza z Toronto, który powiedział, że jest to cyrk z Quebecu, który taką muzyką okrasza swoje występy. Jeżdżą podobno po całej Ameryce, często występują w Las Vegas. Ta płyta została nagrana na żywo w Las Vegas, nazywa się Mystery. Jest naprawdę śliczna. Mam nadzieję, że się Państwo ze mną zgadzają. Przypominam raz jeszcze, że Piotr Kosiński będzie, Piotr Kosiński jedzie, już się, mam nadzieję, zbliża do Warszawy. A my z kolei mamy za niecałe 4 minuty godzinę pierwszą. Ja mam trwający ponad 4 minuty jeszcze jeden utwór grupy Anathema dla Państwa. Nazywa się Make It Right. Tema Judgment, jedna z piękniejszych płyt, jakie się ostatnio ukazały, utwór Make It Right. Jest minuta po pierwszej.
satisfied as with your feet in the wishing well. Down your gun, you might shoot yourself, or is that what you're trying to do? Put up a fight you believe to be right, and someday the sun will shine through. You've always got you something to hide, something you just can't tell. And the only time that you're satisfied is with your feet in the wishing well. You're wishing for love in a peaceful world. Love in a peaceful world. Love in a peaceful world. Noc muzycznych pejzaży w programie trzecim. Tomasz Beksiński zastępuje Piotra Kosińskiego. Piotr Kosiński powinien już dojeżdżać do Warszawy, jeśli wszystko odbywa się zgodnie z planem, albo raczej z brakiem planu Polskich Kolei Państwowych, które dzisiaj zawaliły sprawę i Piotr jedzie z Krakowa od godziny 20 aż do teraz. Za chwilę spróbuję się z nim znowu skontaktować i powiem Państwu już, gdzie jest. To był Paul Rodgers, to nie był zespół Free, to był Paul Rodgers, który kilka lat temu nagrał kilka starszych utworów Free, Bad Company na swojej płycie Muddy Waters Blues, na płycie, która zawierała właściwie tylko bluesy Muddy Watersa, ale do pierwszych kilku egzemplarzy, kilku tysięcy egzemplarzy czy kilkuset egzemplarzy dołączono jeszcze jedną płytę z takimi intrygującymi utworami. I ponieważ wiem, że Paul Rodgers jest jednym z ulubionych wokalistów Piotra, to myślę, że Piotr również ucieszy się na wiadomość, że do końca tego roku podobno ma się ukazać box kilkukompaktowy z rzadkimi utworami grupy Free, przeważnie koncertowymi. Natomiast na przyszły rok zapowiadana jest powtórka całej dyskografii z bonusami. Płyty mają być zremasterowane. Także sądzę, sympatycy Free, sympatycy Paula Rodgersa będą się bardzo cieszyć. To był utwór Wishing Well, jeden z najbardziej ulubionych i najbardziej znanych. Proszę Państwa, jako że tutaj jestem dzisiaj i wiem, że Piotr często słucha z Państwem tej muzyki, to ja
Pozwolę sobie również powiedzieć teraz z przyjemnością, że od dłuższego już czasu chciałem z Państwem ponownie posłuchać pewnego zespołu. Pewnego zespołu, którego już bardzo, bardzo, bardzo dawno razem nie słuchaliśmy. Stop.
Oczywiście zespół Marillion i Jigsaw. Jak to przyjemnie po długiej przerwie wrócić do muzyki, która gdzieś jest w nas głęboko. Przez dłuższy czas staraliśmy się ją zupełnie z siebie wyprzeć, wyrzucić, zamknąć się na te dźwięki, bo kojarzyły się nie tak, jak powinny. Ale czas załatwia takie sprawy. W tej chwili znów słucham Marillion i bardzo mi się podoba. Proszę Państwa, otrzymałem informację od słuchacza, że Fish ma wystąpić w Polsce 3 października w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. To ma być jedyny koncert i podobno biletów nie można nigdzie kupić. One są rozprowadzane drogą pocztową, jakoś tak. W każdym razie można się skontaktować z człowiekiem, który wszelkich informacji w tej kwestii udzieli i być może również udostępni Państwu bilety. Niejaki Marek Cieślak, jego adres podaje w Poznaniu, ulica Wichrowe Wzgórze, 26G łamane przez 69, kod do Poznania 61697 i dwa telefony do pana Marka Cieślaka 061, to jest kierunek, i domowy 821 9048 albo komórkowy 051 570 461. Powtarzam numery. 061 kierunek i w domu 821 9048 albo komórka 051 570 461. Fish w Poznaniu 3 października. Marek Cieślak udziela informacji na ten temat. Proszę Państwa, Piotr Kosiński już przyjechał, z tego co wiem. Rozmawiałem z nim kilka minut temu. Pociąg nieplanowo spóźniony. Planowo wjechał podobno o godzinie 1:10 na dworzec centralny. Piotr powinien być lada moment w studiu. A z nami przez kilka najbliższych minut Mr. Fish i utwór Mr. Buttons. For foreign PCs at night, deep in his hideaway, steals out of the monitor screen, looking good, Mr. Buttons. So you should, Mr. Buttons. He don't have respect for authority, makes shadows in a rich man's world. Back doors are always available, no one ever gets hurt or killed. Just a game, Mr. Buttons. Feel no shame, Mr. Buttons. He never hangs about too long. In an afternoon he's gone. Always masked his exit. The system's almost failed. He never leaves a trail. I saw that highway man making out the best he can. Watch your tail, Mr. Buttons. They're on your trail, Mr. Buttons. Locked him up, threw away the key. In time they gave him the library access to the PC. Back online, Mr. Burns, doing fine, Mr. Burns. Simple breaking entry. He never hands
Fish i utwór Mr. Button z albumu Kettle of Fish. Jedno z rzadkich nagrań, bo znajduje się tylko na tej składance. I jest bardzo piękne. I znowu Marillion, proszę Państwa. Kolejny utwór, którego słucham ostatnio na okrągło i bardzo miło mi się go słucha. Przypominają się stare, dobre czasy. Utwór nazywa się Cinderella Search. Writing all the lines,
Marillion i Cinderella Sedge. Jest już w studiu Piotr Kosiński. Welcome back to the circus, Piotrze. Oh, welcome back. Mam lekką zadyszkę, jak słychać. I przyznam szczerze, że miałem zacząć od sarkastycznych podziękowań dla Polskich Kolei Państwowych. Ja już powiedziałem, że padłeś ofiarą niesubordynacji Polskich Kolei Państwowych. W szczególności dla ekspresu Ernest Malinowski, a to nazwisko jest ściśle związane z historią polskiego kolejnictwa. Ale nie jest mi bynajmniej do śmiechu, ponieważ to opóźnienie było spowodowane tym, że koło Nowego Sącza pewien młody człowiek, niespełna 20-letni, wybrał chyba najgłupszy sposób rozwiązania swoich życiowych problemów i po prostu rzucił się pod ten pociąg. O Boże. I stąd to opóźnienie już w Krakowie 2,5 godziny, no i tak się to właśnie skończyło. Ach, to nie wiadomo, jak to skomentować, bo niestety tak to czasem bywa, że samobójcy myślą tylko o sobie. No niestety, tak to bywa. To może zagrajmy w takim układzie. The sun shines high above, the sounds of laughter. The birds swoop down upon the crosses of old grey churches. We say that we're in love, or secretly wishing. The dark cloak of winter's war left a future still unsure. Sitting in a class of the future's past, we saw a list of dates, and we knew we would last to see them all. 1984 was a year to fear. Hope was dead, a police state here. Halley's Comet was to fly by, and we would see a shining in the night sky. Now 2001 is soon to come, and just as soon will have come and gone. Nothing changes. Crossroads of what is, will be, and was. The obvious eludes us. Not because the zeros line up, we should change our way of thought. More, if we do not, the way ahead is dangerously fraught. And if we did the things we all know to be right, left would be the childish fears of danger in the night. We, each of us, are fine. For we have all heard the word, but grouped together, Babel's triumph stampedes the thoughtless herd. Nothing changes.
Tak, tym utworem Davida Sylwiana i tą kompozycją, która przed chwilą miałem zamiar dzisiaj przywitać się po godzinie 12:00. No tak się złożyło w smutnych okolicznościach, że witam się nią po godzinie 11:30. No cóż, Tomku, chciałem ci strasznie podziękować za to, że... Przyjemność po mojej stronie, jak zwykle. To też było dobrze, że akurat miałem dzisiaj zupełnie niezaplanowany wieczór. Nic się nie miało wydarzyć. Miałem sobie siedzieć w domu, jak zwykle, i albo oglądać pęknięcia na suficie, albo oglądać jakiś idiotyczny film nagrany z telewizji kilka dni temu. A tymczasem miałem przyjemność przyjść tutaj do studia, posłuchać z państwem muzyki i w tej chwili usłyszeć coś, na co czekam już kilka lat. Czyżby Moody Blues? Tak, w poniedziałek ukazuje się najnowsza płyta Moody Blues, czyli za, no można powiedzieć, niecałe 24 godziny. Myślę, że jest taka jak tytuł właśnie tego nagrania, który ten album zamyka. Nothing Changes. To był właśnie ten utwór, tak, czy...? Tak, to był ten właśnie utwór i taka jest ta płyta. Nic nie zmienia się drastycznie w muzyce Moody Blues i chyba właśnie o to chodzi, bo trudno, żeby grupa Moody Blues nagle zaczęła grać, nie powiem co, preferować jakiś inny gatunek muzyczny, bo wtedy wszyscy jej fani by się od niej odwrócili. Ja myślę, że na taki właśnie album, jaki się ukazuje, na taki właśnie album czekają. Ja pamiętam, że oni kiedyś powiedzieli, że złożyli sobie przysięgę po którymś tam z pierwszych koncertów, że będą zawsze robić muzykę taką, jaką chcą i nie będą zwracać uwagi absolutnie na modę, na nic, na żadne wpływy z zewnątrz, tylko będą robić to, co czują, co w nich gra. I to słychać. Słychać to będzie słychać za chwilę. Tu specjalnie za moment pojawią się obok siebie dwa utwory. Jeden bardzo stary, jeden z moich najukochańszych utworów Moody Blues, bo to będzie Isn't Life Strange. Ach, też go lubię. Johna Lodge'a, a za chwileczkę również kompozycja Johna Lodge'a, ale z najnowszego albumu. I warto się będzie uważnie przysłuchać tym dwóm nagraniom, jak wiele jest w tym nowym nagraniu odniesień do tego właśnie starego. Także ja się również przesłucham, a później już się wycofam, więc ja się z państwem żegnam już teraz. Zostawiam tutaj studio do dyspozycji Piotra i dziękuję za te 1,5 godziny spędzone razem z państwem i mam nadzieję, że no, spotkamy się za tydzień. Ja ci bardzo dziękuję za dziś. Że nie będę musiał za tydzień dzwonić do Krakowa i powiedzieć: Piotrze, przyjedź, zastąp mnie, bo nie mogę dojść do studia. No zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie się już planował.